Hej ekipa, na horyzoncie przed nami Grodziec. To jest wulkan, jeden z wulkanów, chyba najbardziej wysunięty na północ w Polsce. Widać zachód słońca. I ja jestem w miejscu, gdzie kończą się de facto Sudety. Kończy się pogórze Góry Kaczawskiej i zaczyna się płaska Polska. Płaska Polska równina jak naleśnik, jakieś tam wzgórza. Oczywiście są, tak, urozmaicenia terenowe, ale ten taki teren bardzo górski kończy się właśnie w tym miejscu, gdzie się mniej więcej znajduje. No mniej więcej, jeszcze jedno takie pasemko wzgórz jest, o tutaj w dolinie, ale to jest taka najwyższa kulminacja chyba. Także mamy już płaski jak naleśnik teren Polski. I jeszcze jedna ostatnia kulminacja właśnie jest jakaś wulkaniczna, czyli to co widać, tam taką góreczkę. Czubek jest spłaszczony, ścięty, tam jest zamek, piękny zamek. Chociażby w pierwszym polskim Wiedźminie grał ten zamek. Także tak to wygląda. Rudiger. To miejsce nazywa się Rudiger. Tutaj. To jest niemiecka nazwa, zaraz zobaczycie dlaczego. A góra Rosocha. Ale uwaga, teraz przełączamy się na... Zmniejszam zooma i przełączamy się na Rudiger. Rudiger to nazistowska radiostacja, która po prostu została zniszczona przez Armię Czerwoną. Jest dalej w stanie ruiny. Nie ma to statusu zabytku, jest to teren, obszar wiem, za sprzedaży. No fajne miejsce z potencjałem na jakiś hotel. Jakby ktoś miał pomysł na biznes i kupę milionów, żeby wykupić ten teren Rudigera, to można by tu zrobić zarąbisty hotel z jednymi z najpiękniejszych widoków w Polsce. Patrzcie, tu jakieś urbeksy może zaraz porobimy. Porobimy oczywiście. Ale popatrzcie tylko jeszcze tutaj, że jest to fajne miejsce z potencjałem. To nie jest to, może kulminacja najwyższa wzgórza, trochę tam nie chcę pokazywać auta i blach, wiadomo, ale tutaj z tej strony z kolei widzę Góry Kaczawskie, tam trochę dalej jest widok, ale widzimy tutaj kulminację Karkonoszy Śnieżkę. Dobra, się będę tam szedł dalej, widok jest piękny, całe Karkonosze widać, musiałbym 100 metrów podejść. Ale nie będę przedłużał filmu. Obszar, gdzie zaraz... No nie wejdziemy, oczywiście, że nie wejdziemy, bo nie łamiemy prawa, a tu jest zakaz wejścia, więc nie wejdziemy tam oczywiście. Ja wcale tu okiem nie mrugam, bo mojego oka nie widać. No i tyle w temacie, moi drodzy. Heja!